pierwszym dniu, pamiętam jak dzisiaj, byłem strasznie zawiedziony, bo rano jadę do pracy i patrzę, wszyscy idą do roboty, tak, no. Patrzę na bramę, czy coś się dzieje, szukam jakby oparcia, jakiegoś maleńkiego znaku protestu, ja go nie widzę. I pamiętam tą zmianę ranną wtedy miałem. No, wracałem do domu strasznie zdenerwowany i zawiedziony. Mówię, no jak to, no kurczę, no nic się nie dzieje, no, no to jest niemożliwe. No. Ale już na drugi dzień, bo koledzy na zmianie nocnej już popracowali mocno i już na drugi dzień Andaluzja stała. Wtedy kontakt utrudniony był mocno, że tak powiem. Wiadomo, te telefony milczały i trzeba się było, że tak powiem, osobiście spotkać, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, prawda. No więc. Ale na drugi dzień już staliśmy. Oczywiście momentalnie organizowaliśmy wszystko to, co poprzednio w strajku, prawda, więc zabezpieczenie kopalni, zabezpieczenie wszystkich miejsc, całego obszaru, bym powiedział, kopalni, wystawienie straży, no i zbieranie informacji, prawda, to była taka kwestia, bym powiedział, kluczowa, bo wtedy docierali do nas różni wysłannicy, tak, czy ludzie, którzy gdzieś tam uniknęli internowania, ludzie, którzy gdzieś byli świadkami wydarzeń, czy to na kopalni Staszic, czy na innych, przyjeżdżali do nas w jakiś sposób, no, udawało im się dostać na kopalnię i przekazywano nam informacje o tym, co się w ogóle dzieje, tak? Oczywiście mieliśmy informację też oficjalną od dyrekcji, ale tej informacji żeśmy oczywiście nie ufali, próbowaliśmy je zawsze, że tak powiem, jakoś przesiać.